A dzisiejsze wiadomości zaczynamy od sensacyjnej informacji. Czy to będzie gwoździem do trumny kompanii węglowej? Emeryci górniczy wygrali wczoraj pierwszą sprawę w sądzie rejonowym w Gliwicach ze spółką. Zdaniem sądu kompania powinna przywrócić byłym górnikom odebrane węgiel oraz wypłacić ewentualne odsetki. Dodajmy tylko, że kompania ma dziś ponad 160 tysięcy emerytów w swoich szeregach. To wielki sukces, nie kryją dziś radości inicjatorzy wielkiej akcji emerytów przeciwko kompanii węglowej. Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Gliwicach zapadł pierwszy wyrok w sprawie, którą wytoczyli spółce. 7 spraw, które wczoraj się toczyły w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, zostały przez nas wygrane, powiem tak słowo, z kretesem. Sąd jednoznacznie stwierdził, że kompania bezprawnie odebrała byłym górnikom tonę deputatu węglowego. Uzasadnienie odczytane przez sędziego trwało aż 40 minut, relacjonuje inicjator akcji Henryk Hankus, były związkowiec z Knurowa. Mówiąc to prostymi słowami, po prostu prawo nie działa wstecz. Wszyscy emeryci nabyli uprawnienia do tej wielkości z dniem 1 stycznia 2014, a wiadomo, że porozumienie zostało podpisane 6 lutego. Tym samym emerytom należy się pełna wysokość deputatu. To jednak nie wszystko. Zgodnie z porozumieniem z 20 grudnia 2004 roku ostatecznym terminem wypłaty deputatu miał być koniec kwietnia. Dlatego sąd naliczył karne odsetki kompanii. Rzecznik spółki nie kryje dziś zaskoczenia z decyzji sądu. A spodziewaliście się w ogóle takiego obrotu sprawy? No wie pani, raczej nie, no bo trudno sobie wyobrazić, że coś, co było dane i ktoś coś odebrał, czyli my, to za to jeszcze będzie, no ktoś mówi, no nie, jak pan coś dał, to musi pan dalej dawać, prawda? Kompania póki co czeka na uzasadnienie wyroku. Biorąc pod uwagę to, że w szeregach spółki jest ponad 160 tysięcy emerytów, wyrok może pogrzebać całą firmę. Jej rzecznik w rozmowie z nami przebąkiwał coś nawet o gwoździu do trumny. Nie wzrusza to jednak wojowniczych emerytów, którzy zachęcają. Prosiłbym, żeby jednak ludzie starali się jak najszybciej te pozwy składać, te pełnomocnictwa, bo to naprawdę warto i sprawa ruszyła z miejsca. Uważam, że mamy sprawę wygraną. Dodajmy, że łącznie podczas dwumiesięcznej akcji emerytom z Knurowa udało się zebrać 3100 pełnomocnictw od byłych górników, nie tylko z Knurowa, ale i z Rybnika. A inicjatorzy całej akcji są dziś pewni jednego. Po wczorajszej wygranej ruszy kolejna lawina pozwów.